Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. ponad 135 milionów złotych będzie kosztować budowa spalarni odpadów w Krośnie. Przy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku otwarto Centrum Symulacji Medycznej. W Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbył się piknik edukacyjny pod hasłem Energia z Funduszy. Ponad 135 milionów złotych będzie kosztować budowa spalarni odpadów w Krośnie. We wtorek krośnieński holding komunalny podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, polsko-francuskim konsorcjum firm. Blok energetyczny na pozostałości z sortowania odpadów ma być gotowy w 2024 roku. Jest to największa inwestycja w historii naszej spółki, największy kontrakt, ponad 100 milionów złotych. No jak porównam wcześniejsze, to one były na poziomie kilkudziesięciu, 20, 30 czy tam 35 milionów złotych, więc to oddaje jakby skalę tego przedsięwzięcia. Bardzo, bardzo duże zadanie, ale też bardzo długo pracowaliśmy nad tym zadaniem. No tak naprawdę to pewno 10 lat temu powstały pierwsze koncepcje, pierwsze założenia, pierwsze plany. Budowa bloku energetycznego ma być zwieńczeniem szeregu inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez krośnieński holding komunalny, w tym rozbudowy i modernizacji zakładu unieszkodliwiania odpadów oraz budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Instalacja ma spalać rocznie około 22 tysięcy ton odpadów z Krosna i 27 innych podkarpackich gmin. Zyskujemy dwie rzeczy. No, przetwarzamy odpady na miejscu, nie płacimy wysokich kosztów związanych z transportem do cementowni czy do instalacji gdzieś tam w Polsce. Druga kwestia, produkujemy energię elektryczną bądź energię cieplną. Chcemy utworzyć klaster energetyczny, dlatego że będziemy dysponować dużymi nadwyżkami energii. Tę energię będziemy chcieli w innych jednostkach miejskich zużywać lokalnie i to też będzie pozytywny efekt. Dodać do tego jeszcze muszę, że z elektrociepłowni wyeliminujemy praktycznie całkowicie węgiel, jeżeli chodzi o planowaną eksploatację. Mówię tutaj o planowanej eksploatacji, dlatego że w sytuacjach jakichś awaryjnych kotłownia węglowa no dalej będzie, węgiel dalej będzie mógł być spalany, ale będzie to absolutnie paliwo rezerwowe, czyli na jakieś sytuacje, bym powiedział, nadzwyczajne. Według szacunków po uruchomieniu bloku w 2024 roku ponad 50% ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić z termicznego przekształcenia pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, a pozostała część z biomasy. Instalacja ma spełniać wszystkie normy środowiskowe, będzie oparta na technologii pieca wachliwego. Wybudowaliśmy 45 takich instalacji, większość z nich we Francji, ale również w Belgii, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Na budowę bloku energetycznego krośnieński holding komunalny otrzymał ponad 110 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym 50 milionów złotych w formie dotacji i 61 milionów złotych w formie pożyczki. Przy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku otwarto Centrum Symulacji Medycznej. Obiekt będzie służył studentom pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. W uroczystości wziął udział minister zdrowia Adam Niedzielski. Chciałem serdecznie przede wszystkim pogratulować rektorowi, pani prorektor, tego, że udało się stworzyć Centrum Symulacji Medycznej najwyższej jakości, które pomoże w bardzo takim profesjonalnym kształceniu kadr medycznych, które są bardzo w Polsce w tej chwili potrzebne. Jest to chwila przełomowa w procesie kształcenia pielęgniarek i ratowników medycznych w naszej uczelni. Wchodzimy w zupełnie nową erę, nowoczesności XXI wieku, kształcenia na kierunkach medycznych. Mam nadzieję, że to centrum będzie służyło przede wszystkim kadrom medycznym, które w tej chwili kształcimy, ale również przyszłym innym zawodom, które mam nadzieję, że w murach tej uczelni, w murach Centrum Symulacji Medycznej będziemy kształcić. Budowa obiektu kosztowała prawie 40 milionów złotych. Na trzech kondygnacjach ulokowano sale dydaktyczne, laboratoria oraz sale do symulacji medycznej. Pomieszczenia wyposażono w nowoczesny sprzęt, m.in. w respiratory, kardiomonitory oraz fantomy wysokiej wierności. Te fantomy oddychają, te fantomy ruszają rękami, ruszają klatką piersiową, wydobywają powietrze, mają różne choroby, które mogły zasymulować. W zasadzie w tej chwili to już mamy pełen profesjonalizm. To, co ja mam u siebie w pracy w pogotowiu ratunkowym, w zasadzie mogę to przełożyć na studentów i dokładnie na tych samych warunkach przygotować ich w sytuacjach symulacyjnych.
na dokładnie takim samym sprzęcie, w jakim pracuje na co dzień. W związku z tym ci studenci nie będą w żaden sposób zaskoczeni, co ich spotka naprawdę w pracy. W dobie tak naprawdę rozwijającej się pandemii, czwartej fali COVID, zainteresowanie kierunkami medycznymi jest bardzo duże. Już w tym momencie zamknęliśmy rekrutację na kierunek pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia. Nie jesteśmy w stanie w większej ilości wykształcić osób na tych kierunkach, dbając przede wszystkim o jakość tego kształcenia. Równocześnie na kierunku ratownictwo medyczne zrekrutowaliśmy największą w dotychczasowej historii funkcjonowania uczelni ilość studentów, którzy chcą się kształcić na kierunku ratownictwo medyczne. Wielki dzień dla Sanoka, dla ziemi sanockiej, dla Bieszczad, a przede wszystkim dla kształcenia medycznego. Inwestycja za ponad 30 milionów robi ogromne wrażenie. To jest naprawdę XXI wiek, no i podniesienie jakości kształcenia medycznego na pewno będzie odczuwalne w regionie w pewnej perspektywie czasu. Naprawdę bardzo potrzebna, bardzo ważna inwestycja. Na budowę obiektu sanocka uczelnia otrzymała m.in. dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 13 milionów złotych. Usłysz i zobacz swoje dziecko. To hasło drugiej edycji kampanii społecznej Terapia to nie wstyd. Jej celem jest zmiana podejścia Polaków do psychoterapii, a jednym z elementów terapiobus, w którym można skorzystać z darmowego wsparcia psychologicznego. We wrześniu mobilny gabinet terapeutyczny stacjonował m.in. w Rzeszowie. Osoby, które udaje nam się tutaj spotkać, bardzo często mają takie pytania o na przykład o to, jak wspierać swoich bliskich, o to, jak zająć się dzieckiem, czy pomóc mu, szczególnie właśnie w takim okresie po pandemii, kiedy bardzo dużo się w naszym życiu zmieniło, co szczególnie jest odczuwane przez dzieci. Pytają, jak im pomóc, co mogą zrobić, żeby dziecko poczuło się pewniej, poczuło się bezpieczniej, jak je wspierać, jak próbować rozmawiać wtedy, kiedy dziecko zaczyna się wycofywać. Danych zbyt wielu nie ma, ale to, co udało nam się wyszukać, no to statystyki pokazują, że jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci i młodzieży. 15 osób dziennie popełnia samobójstwo. Może się okazać, że podczas naszej rozmowy ktoś zakończył swoje życie. Statystycznie możemy to porównać do tego również, że 2 razy więcej osób w ciągu roku popełnia samobójstwo niż ginie w wypadkach samochodowych. To powinno dawać do myślenia. W Rzeszowie organizatorzy akcji udzielali bezpłatnych porad, rozmawiali z zainteresowanymi osobami oraz rozdawali ulotki. Większość rodziców ma takie przekonanie, że zgłoszenie dziecka do poradni, do psychologa, to być może jest utrata poczucia jakichś kompetencji rodzicielskich, a to kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś z boku zupełnie inaczej postrzega nasze dziecko, postrzega kłopoty, które mamy, więc to ma pomóc w tym, żebyśmy my poczuli się, że nie jesteśmy często osamotnieni w tych trudnościach, które mamy, że możemy zawsze się do kogoś zwrócić, ktoś z dystansu popatrzy, pomoże nam zrozumieć te problemy, które mamy na co dzień. I to jest chyba takie najważniejsze w tym wszystkim. Wkrótce w social mediach ruszy także akcja 15 minut każdego dnia po prostu bądź. Będą to rozmowy ze znajomymi osobami oraz specjalistami z dziedziny psychologii. Mnóstwo atrakcji, eksperymentów i doświadczeń. W niedzielę w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbył się piknik edukacyjny pod hasłem Energia z Funduszy. Imprezę zorganizowano w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Odwiedzający muzeum mieli do dyspozycji 4 specjalnie przygotowane sektory. Robiliśmy pokazy ogniste, pokazywałem dzieciom, jak można zrobić w łatwy sposób, wytworzyć gaz wybuchowy, na przykład wodór. Używaliśmy nitrocelulozy, było też, jest możliwość podpalania ręki, reakcja z chloranem, flara tak zwana. Także jest bardzo dużo spektakularnych pokazów, które mogą zaciekawić dzieci. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, czyli jakby najmłodsza nasza sekcja, przygotowała kalejdoskopy. Miało dzisiaj się tu wszystko wiązać trochę z Łukasiewiczem, jego myślą, stąd też trochę światła, trochę kalejdoskopów, trochę takich różnych wydarzeń. Natomiast Regionalne Centrum Kultury Pogranicza, czyli namiot zaraz drugi, przygotowaliśmy bomby nasienne. Mamy nadzieję, że trochę mimo tej jesieni wiosny zagości w naszych domach i na wiosnę Państwo nam zameldujecie, czy te nasze nasionka wyrosły, czy nie. I tradycyjnie, taką tradycyjną metodą grafiki na prasie graficznej przygotowujemy torby według, jakby na podstawie projektów linorytowych.
Dni otwarte funduszy europejskich to akcja mająca na celu promocję efektów wdrażania funduszy europejskich w Polsce. Dni otwarte funduszy europejskich organizowane są co roku i jest to przede wszystkim święto wszystkich beneficjentów, czyli krótko mówiąc tych, którzy korzystają z funduszy europejskich, tych, którzy realizują projekty, ale także tych, którzy odczuwają pozytywne skutki tychże projektów, a więc ci nasi mieszkańcy czy turyści, również dla nich jest to święto i wspólne spotkanie. I jest to dzień, w którym możemy jednocześnie wszystkie programy i ich projekty w jednym miejscu wspólnie się pokazać, pochwalić efektami. Przez te wiele lat zmienialiśmy się, doskonaliliśmy. Wiele rzeczy udało się osiągnąć właśnie dzięki funduszom unijnym. Powstały nowe sektory muzeum, tak jak chociażby kopalnia lat 60. Udało się zrealizować multimedialną salę poświęconą gazowi ziemnemu. I myślę, że to najważniejsze, dzięki również funduszom unijnym udało się przeprowadzić konserwację naszych najcenniejszych, bo XIX-wiecznych budynków, tych związanych jeszcze bezpośrednio z samym Ignacym Łukasiewiczem. Ponad 100 szabli polskich według wzoru z 1921 roku można oglądać w Muzeum Historycznym w Sanoku. Eksponaty pochodzą ze zbiorów sanoczanina Roberta Fedyka. Szable wzór 1921 to najpopularniejsze szable występujące w okresie II Rzeczypospolitej. Istniały w wersji dla szeregowych, podoficerów i oficerów. Jest to prawdziwy rarytas dla bronioznawców, dla historyków. Są to eksponaty o najlepszym stanie utrzymania. Są to eksponaty, które były w posiadaniu żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej, tworzących Wojsko Polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Właściwie ten wzór 1921, on był już w użyciu w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920. Uzupełnieniem wystawy są archiwalne fotografie oraz repliki szyldów producentów szabli. Te szable były produkowane przez wiele zakładów, wiele manufaktur, różniły się wydatnie. Te różnice tutaj znajdują odzwierciedlenie w kształcie, również możemy obserwować wyjątkowo piękne dekoracje na szablach, a zatem to wszystko sprawia, że mówię dla osoby, która troszkę głębiej siedzi w temacie, jest to prawdziwa uczta. Wystawa Stulecie Szabli Polskiej wzór 1921 będzie prezentowana do 3 grudnia. W krośnieńskim Arkinie odbył się pokaz filmu Wielerzyński Alchemik ze Lwowa w reżyserii Mariusza Bonaszewskiego. Najnowsza produkcja telewizji Obiektyw swoją premierę miała w czerwcu. Film przedstawia sylwetkę i osiągnięcia ojca polskiego przemysłu gazowniczego Mariana Wielerzyńskiego. W obsadzie znaleźli się Wojciech Zieliński, Anna Cieślak, Marcin Kwaśny oraz Artur Dziurman. W filmie wzięło udział około 100 statystów. W filmie Wielerzyński, alchemik ze Lwowa, odtwarzałem postać rabina. Oczywiście każdy z widzów zdaje sobie sprawę, że ubiór w jakimś sensie buduje postać, no ale oczywiście to, że mam taką tuszę, jaką mam, ten mój taki troszkę zarost, nie zarost, idealnie się wpisał w tę postać. Myślę, że jestem dość wiarygodny jako rabin. Zdjęcia do filmu realizowane były m.in. w Sanockim Skansenie, Miejskim Parku w Jaśle, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce oraz w Krośnie. No, ciekawy obraz przedstawiający postać mało znaną albo w ogóle nieznaną człowieka, który działał tutaj w Zagłębiu Galicyjskim, naftowym Zagłębiu. No, wspaniale, zgrabnie zrobiony film. Nie spodziewałem się, że tak dobrej jakości będzie to obraz. Sponsorem głównym filmu Wielerzyński Alchemik ze Lwowa jest PGN IGSA.